Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie za darmo w Fortnite, wchodząc do sklepu z przedmiotami i wpisując kucy kasy pod przyciskiem Wesprzyj twórcę. Dzięki za wszelkie wsparcie. Cześć, jestem Kucy i mam dziś dla was naprawdę masę informacji na temat tego, co się wydarzy w ciągu kilku najbliższych dni. Zanim zacznę gadać, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli jesteście nowi lub z jakiegoś innego powodu jeszcze tego nie robicie i dajcie znać w komentarzach, a przypnę wam serducho. Bardzo mi zależy na tym, żeby przebić próg 200 tysięcy subskrypcji z początkiem nowego roku, tak żeby ta magiczna liczba wybiła akurat w okolicach rocznicy mojego kanału. Będę miał dla was też coś specjalnego z tej okazji. Byłoby miło, gdybyście zajrzeli również na mojego fanpage'a i zostawili tam lajka, bo niewiele brakuje, żeby przebić próg 3000 lajków. Dobra, to tyle z mojego gadania. Najważniejszym newsem jest oczywiście wydarzenie 14 dni Fortnite, które startuje dzisiaj i które będzie obejmowało zarówno tryb Battle Royale, jak i ratowanie świata. Nas oczywiście bardziej interesuje ten pierwszy, ale szybko streszczę najważniejsze rzeczy dla fanów tego drugiego. Po pierwsze, pojawią się zupełnie nowe typy świątecznych wrogów, a po drugie, codziennie będziecie mogli wykonywać misje specjalne i zarabiać śnieżynkowe talony do wykorzystania w sklepie. Każdego dnia również będzie można otworzyć ulepszamę, a 25 grudnia dostępna będzie za darmo matka wszystkich lam, więc nie zapomnijcie wtedy wbić do ratowania. Jeśli chodzi o Battle Royale, powrócą rzeczy z ubiegłego roku, np. granatnik strzelający śnieżkami. Ciekawe, czy nadal będzie wydawał taki dziwaczny dźwięk. Oprócz tego w grze mamy już krzaki obwieszone światełkami, które widzieliśmy już rok temu. Za czasów, kiedy ja oglądałem je po raz pierwszy, często można było w nich znaleźć jakiegoś zagubionego bombika. Szkoda, że dzisiaj ta praktyka to już rzadkość. Powróci też świąteczny bus bojowy, którego tekstury poznaliśmy już dzięki datominerom. Wydarzenie nazywa się 14 dni, ponieważ od dzisiaj codziennie będziemy dostawać nowe wyzwanie i nowe darmowe nagrody. Dotyczy to zarówno osób z karnetem, jak i bez niego. Mają się również pojawiać stare oraz nowe tryby okresowe, więc spodziewajcie się starcia snajperów, czy może nawet 20 vs 20, ale także czegoś, z czym jeszcze nie mieliście do czynienia. Dzisiaj na przykład mamy Reniferkę, którą zaraz sobie kupię, oraz jej nową męską wersję, która mi się osobiście średnio podoba. Spodziewajcie się również powrotu Crackshota, czyli dziadka do orzechów, którego zdradzają w plikach gry nowy zbierak oraz plecak. Wróci też Ciastek i jego damska wersja, którzy również dostaną zbierak, a także lotnie i dwa plecaki, co do trzeciego nie jestem pewny, czy należy do ich zestawu. Osoby, które posiadały do tej pory tego skina, dostały też dodatkowe style do zmieniania. Zobaczycie też powrót zielonego elfa, ponieważ w przeciekach pojawiła się jego żeńska wersja. To tyle jeśli chodzi o stare skiny świąteczne, ale nie zapomnijmy o nowych. Kojarzycie trzy lodowe statuły stojące na lodowej części mapy? Pliki skinów zimowych zostały znalezione już na początku sezonu, ale każdy uznał, że dotyczą właśnie tych lodowych rzeźb, jednak okazało się inaczej. Do Fortnite faktycznie wejdą nowe zimowe skórki. Zobaczcie sami, jak będą wyglądały. W grze zobaczymy też jeszcze jednego gościa z rogami. Szczerze mówiąc, koleś wygląda jak starszy brat Veigara z League of Legends. Jestem złem! Przestań się śmiać! Nie jestem pewny, jaki zbierak będzie on miał w zestawie, jednak zdecydowanie warto go kupić dla tych epickich skrzydeł. Oprócz tego w przeciekach jest też skin jakiejś chyba nauczycielki? Ma też swój zbierak i nawet fajną lotnię. Nie wiem, to chyba na wypadek, gdybyście zatęsknili ze szkoły podczas świąt. Wygląda trochę jakby był w zestawie dla osób korzystających z PS Plusa, ale oni dostali już jednego skina na ten okres. To tyle w kwestii sklepu i przecieków go dotyczących. Pamiętajcie, jeśli czekacie na jakieś skiny z niecierpliwością lub po prostu jakieś wam się spodoba i chcielibyście go kupić, byłbym bardzo wdzięczny za wpisanie kodu KUCYKACY w sklepie z przedmiotami, zanim rzucicie się do wydawania waszych fałdolców. Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże. Dzięki wielkie z góry. Kontynuując, zaszła bardzo ważna zmiana na mapie, a mianowicie lodowiec, w której ukryty jest zamek, zgodnie z moją teorią dalej się topi. Tym razem odsłonił kolejny budynek, a także piętro, na którym znajduje się tron króla lodu. Ciekawe, czy i do tego skina dostaniemy kiedyś damską wersję. Pewnie tak. Mniejsza. Na jednej z przybrzeżnych wysp na śnieżnym biomie znajduje się spory kawał lodowej skały. Okazuje się, że wchodząc z tekstury można zobaczyć ukryty pod nią bunkier. Wygląda na to, że będzie nam dane zobaczyć jego zawartość dopiero kiedy skała się roztopi. Oprócz tego jeden z dikerów odkrył w plikach gry minimapę ukazującą wyspę całą pokrytą śniegiem. Wygląda na to, że przez najbliższe 2 tygodnie nie zobaczymy zbyt dużo trawy czy piasku, jednak to nie jest do końca potwierdzone. Pokażę wam też 4 nadchodzące ekrany ładowania. Pierwszy z nich potwierdza moją teorię o tym, że cel nie był jedynym robotem i ma pobratymców oraz że należał do armii Mikołaja. Jestem teraz niemalże pewien, że są to niezamaskowane szkielety bałwanków. Drugi pokazuje w akcji zapowiedzianą niedawno dyskolotkę, mam nadzieję, że ten przedmiot nie będzie zbyt OP. Trzeci ekran pokazuje nam 2 skórki, które mamy już w grze, a także pingwinka. Myślę, że i takiego skina możemy się pewnego dnia spodziewać w sklepie. Oczywiście oryginał byłby za gruby, więc pewnie go jakoś zmodyfikują, tak samo jak bałwanka. Czwarty ekran pokazuje mechanikę picia i jedzenia fast foodów, które oferuje nam burgerek i którą też już jakiś czas temu przewidzieliśmy. Obstawiam, że jedzenie będzie dawało HP, a picie armora. Na koniec warto wspomnieć, że z każdą aktualizacją posuwa się naprzód odbudowa tego nieszczęsnego budynku na wykrzywionych wieżach.
Niszczenie go co jakiś czas to już praktycznie tradycja Fortnite, więc spodziewajcie się, że długo nie postoi. Ciekawe, co tym razem go rozwali. Obstawiajcie w komentarzach. Z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i daniu o tym znać w komentarzach, a przypnę wam serduchową nagrodę. Dzięki również wszystkim wspierającym mnie w sklepie. Możecie się pochwalić, co kupiliście do tej pory z moim kodem. I to wszystko. Mówił do was Kacy, Nerka.